Chora na siatkówczaka 5-letnia Oliwka Wieczorek potrzebuje naszej pomocy. O groźnym nowotworze oka dowiedziała się w lutym. Przeszła już wiele chemioterapii. Dalsze leczenie wiąże się z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Koszt leczenia to 1 200 000 zł. Bez pomocy ludzi o wielkim sercu dziewczynce nie uda się wyjechać. Oliwka ma tylko 5 lat, a już przeszła 4 chemioterapie i 4 chemiodotętnicze. Nowotwór oka, siatkówczak, pozbawił ją włosów, które powoli odrastają, zębów i wzroku w jednym oku. Od lutego wiele czasu spędziła w szpitalu na leczeniu. Dowiedziałam się tak naprawdę przez przypadek, ponieważ ona w styczniu przewróciła się w domu i rozcięła sobie łuk brwiowy. I 3 tygodnie po tym upadku zaczęło uciekać jej oczko na bok. W pierwszym momencie myślałam, że to jest zes rozbieżny, bo u dzieci do 6 roku życia coś takiego występuje, ale niestety wizyta u okulisty. Dostaliśmy diagnozę, że to jest rozwarstwienie siatkówki, wyciek oka i pilne jakby skierowanie do Warszawy. W Warszawie po licznych badaniach postawili nam diagnozę, że niestety jest to nowotwór złośliwy i do tego jeszcze postać obłoczna. Co w jej przypadku jest to o tyle gorzej, że jeżeli nie uda nam się uratować jakby lewego oka, to też mamy, że może dojść i w prawym oczku on jakby urośnie większy i będzie prawe oczko też usunięte. Do tej pory Oliwka chodziła do jednego ze zduńskowolskich przedszkoli. Radosna i uśmiechnięta, dziś smutna i cierpiąca. Zaczęli oni nas leczyć jakby chemią ogólną, żeby... Jeżeli w jakieś mikroszczepy nowotworu są w organizmie, żeby je zniszczyć. Niestety chemia ogólna nie przyniosła jakby rezultatu, wręcz przeciwnie, zniszczyła jej szpik kostny, wystąpiła mała płytkowość. Po tym zdecydowali się, że jednak już nie będą kontynuować, ponieważ musieli jej przytoczyć też krew, co w przypadku siatkówczaka robi się to tak, że on się rozsiewa, napijając się krwi. Więc zdecydowali się na podanie nam memfalanu do tętnicy i memfalanu do ciała szklistego. Oliwa obecnie jest po 4 memfalanach do tętnicy, po 4 memfalanach do ciała szklistego. W ostatnim badaniu w październiku, 10 października z nią byłam w Warszawie, okazało się, że jest nowy guz na obwodzie siatkówki. Zostało wykonane kryo. No i czekamy dalej, chociaż już padła decyzja o tym, żebym po prostu zastanowiła się nad usunięciem oczka lewego, ponieważ u Oliwii jest bardzo duży był rozsiew do ciała szklistego i to powoduje to, że jakby najmniejsza drobina w ciele szklistym aktywna, a robi nam ogromny rozsiew od razu tego guza. Oliwka źle znosi leczenie. Po pierwszej chemii straciła włosy, po drugiej przestała jeść. Chemia była bardzo silna dla tak małej dziewczynki. Warszawa jakby stwierdziła, że ona już jakby zakończyła leczenie, nie mają już jakby na chwilę obecną co jej podawać, ponieważ jakby chemię, którą w takich ilościach, którą mogła przyjąć, przyjęła. Zostało nam teraz, jeżeli one będą się nam uaktywniać, zostało nam tylko kryo, laser i to jest wszystko, ewentualnie usunięcie oka. Jedyną naszym ratunkiem jest leczenie u doktora Ambransona w Stanach. Dał nam on gwarancję na to, że to oczko jej uratuje, że nawet powróci jej jakaś część wzroku w tym oczku i nie będzie on nam się jakby rozsiewał dalej. Oliwka walczy o życie i w tym wszystkim potrzebuje naszej pomocy. Na leczenie w Stanach Zjednoczonych u doktora Abramsona potrzebuje 1 200 000 zł. Jest to kwota niewyobrażalna dla mamy Oliwki, która samotnie wychowuje 3 dzieci. Oliwka ma rodzeństwo, 11-letnią siostrę i 14-letniego brata. Pieniądze dla Oliwki zbiera Fundacja Się Pomaga i można wspomóc Oliwkę chociażby wysyłając SMS-a na numer 72 365 o treści S4973, a także dokonać tradycyjnego przelewu. Podajemy numer konta 65 10 60 0076 40 33 80 0013 14 25. W tytule podając 49 73 Oliwia Wieczorek, darowizna.
Chciałabym zaapelować do Państwa o to, abyście pomogli nam w zbiórce pieniędzy na bardzo kosztowne leczenie. Ja sama obecnie nie jestem w stanie uzbierać takiej kwoty. Mam nadzieję, że wszyscy chętni i dobrzy ludzie nam pomogą i razem uda nam się pokonać nowotwór, który pojawił się u mojej 5-letniej dziewczynki.